Wystawa Wolność, Kocham i Rozumiem zakończyła Freeradom Festival, wielkie kulturalne wydarzenie towarzyszące 45. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. To na wernisażu dyrektor Łaźni powiedziała, że jesteśmy w obowiązku przypominać całemu światu, że te wielkie, epokowe zmiany, które kilka lat temu w Polsce zaistniały, miały swój początek właśnie w Radomiu. Bywają takie daty w historii zbiorowości, jak i w tych historiach osobistych, których się nie zapomina, które wrastają w tkanki i mają wpływ na przyszłość. Dla nas, Radomian, taką datą jest 25 czerwca 1976 roku. Twórcy wystawy oddali pole artystom, by to oni poprzez swoją twórczość wypowiedzieli się na temat szeroko pojętej wolności. Poprzez różne formy, techniki i dyscypliny artystyczne twórcy przedstawiają swoje pojmowanie wolności, które tłem są wydarzenia radomskiego buntu robotniczego. Zaproszeni artyści prezentują różne pokolenia, a ich dzieła to malarstwo, fotografia, obiekt, instalacja, wideo czy praca wykonana w technologii druku 3D. Pojawia się tu jednostka obnażona i zniewolona lub pełna energii jako część silnej zbiorowości. Nie brakuje też jednostki zbuntowanej. Pojawia się tutaj wiele różnych technik artystycznych, dyscyplin, ale głównie mieliśmy na uwadze, by była pewną spójną, całościową opowieścią o wolności, w tle której znajdują się nasze wydarzenia czerwca. Artyści poprzez swoje prace mówią nie tyle o samych wydarzeniach, ale bardziej o emocjach i uczuciach, jakie ten protest wywołuje w ich pamięci. Jedną z prac jest tryptyk Marcina Nogi, który, jak sam przyznaje autor, wyraża odwagę i waleczność, ale też ogień i krew. To właśnie ten motyw widnieje na okładce albumu. Wśród zaprezentowanych dzieł tylko jedno jest z 1976 roku, które datą wprost odwołuje się do radomskiego czerwca. To praca Aleksandra Olszewskiego. Wystawę można oglądać do połowy lipca w Galerii Łaźnia przy ulicy Traugutta.